Zapraszamy na cotygodniowy katowicki flesz informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta. Wystawa zorganizowana została z okazji 200-lecia kopalni Katowice, kopalni Ferdynand, miejsca, w którym znajduje się obecnie Muzeum Śląskie w Katowicach. Wystawa składa się z dwóch części. W budynku stolarni znajduje się część dotycząca pracy, tutaj mamy narzędzia górnicze, informacje dotyczące samej działalności kopalni jako zakładu wydobywczego, a w części po pracy prezentujemy wpływ kopalni na miasto Katowice, działalność ruchu plastycznego, ruchu muzycznego, oraz to, w jaki sposób kopalnia wpływała na Bogucice, miasto Katowice oraz ogólnie górnictwo, jaki pozostawiło ślad po sobie w województwie śląskim. W swoim imieniu jako kuratora oraz całego zespołu Muzeum Śląskiego chciałbym Państwa zaprosić do odwiedzenia wystawy 200 lat kopalni Katowice, nasza kopalnia, która będzie trwała do końca czerwca 2024 roku. To jest krok milowy, dlatego że idziemy śladem Wielkiej Brytanii i Japonii, zakładamy pierwsze w Polsce ministerstwo do spraw samotności, ministerstwo dla ludzi potrzebujących, ministerstwo dla wszystkich, którzy źle się mają, którzy są na jakimś zakręcie życiowym, którzy potrzebują drugiego człowieka. To będzie wolne miejsce dla tych wszystkich osób. Zapraszamy 12 października na otwarcie przede wszystkim bistro socjalnego. Posiłek gorący, codziennie świeży, inny za połowę ceny rynkowej. Będzie też kawiarenka, będzie sala ćwiczeń dla seniorów, będą też fajfy dla seniorów, bo proszą nas osoby starsze o to, żeby miały takie miejsce, gdzie będą bez wstydu mogły sobie potańczyć, poruszać się, bo to daje też bardzo dużo zdrowia. Ale co będzie najważniejsze z naszej perspektywy, będą psychologowie. Codziennie będą terapeuci, którzy będą przyjmować, przytulać, rozmawiać z osobami, które potrzebują takiego wsparcia. To nie tylko dla mieszkańców Katowic, nie tylko dla mieszkańców metropolii, ale całego kraju. Jesteśmy bardzo blisko dworca kolejowego. Mamy też bazę hotelową w naszej kamienicy. Będziemy mogli przyjmować takie osoby, które potrzebują tego przytulenia. Przez dwa dni w parku na Zadolu mamy kawał dobrej polskiej muzyki rockowej. W tym roku pod hasłem Pokój, Wolność, Tolerancja. To już druga edycja. Pierwsza zeszłoroczna odbywała się pod hasłem Katowice przeciw przemocy. W tym roku oprócz części muzycznej mamy część edukacyjną. Rano odbywają się warsztaty dla młodzieży. Jutro spotkania z gośćmi, panele dyskusyjne. Wszystko w temacie tak ważnym jak wolność, pokój i tolerancja. Cała impreza to Amfi Rock Festival. No, główne tematy to jest pokój, wolność, tolerancja i próbujemy znaleźć to sedno. Jak połączyć ze sobą wolność, tolerancję z muzyką rockową, z młodymi ludźmi i z tym klimatem, żeby po prostu też szerzyć nie tylko teorie, nie tylko wizję, ale tą praktykę. Ci ludzie są tutaj autentyczni. Draft jest imprezą, która inauguruje rozgrywki Junior NBA. Mamy okazję tutaj wylosować nazwę drużyny, oczywiście nazwę drużyny z ligi NBA. Mamy 30 nazw, bo oczywiście wzorujemy się na zawodowej lidze. No i każdy zespół, który dzisiaj przyjechał z Polski, z jakiegoś miasta, wylosuje nazwę swojego zespołu. Pod taką nazwą będzie grał, otrzyma od nas oryginalne amerykańskie stroje z logo swojej drużyny. Projekt nam się bardzo dynamicznie rozwinął. W tej chwili już mamy cały kraj. Mamy dwie ligi męskie lub mieszane, bo tam również dziewczęta mogą grać, oraz jedną ligę wyłącznie żeńską. W sumie w tegorocznej edycji uczestniczą 72 kluby sportowe, tak jak mówiłem, z całej Polski. Nastawiamy się w polityce społecznej na to, żeby seniorzy byli aktywni, żeby oni byli takimi aktywnymi członkami wspólnoty mieszkańców Katowic. Jest ich ponad 80 tysięcy, a więc to stanowi 1/4 całości Katowic. Nie chcemy, żeby ktoś był sam, żeby zostawał w domu, bo wiemy, że to jest wtedy problem, ogromny problem. Jeśli ktoś nie ma komfortu psychicznego i zamyka się w domu, no to jego życie wtedy traci sens. A my chcemy mu pokazać, że życie w wieku senioralnym też może mieć sens i
cel. Dzieje się w mieście Katowice bardzo dużo i ja myślę, że najważniejsze byłoby w tej chwili, żeby osoby starsze skorzystały ze wszystkiego. To znaczy ze wszystkiego, zgodnie z zainteresowaniami, prawda? I przede wszystkim, żeby się interesowały, co się dzieje w mieście, bo naprawdę dzieje się bardzo dużo. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Pełne relacje dostępne są na katowice.tv.eu oraz comtv.pl. Na kolejny flash zapraszamy za tydzień.